Witamy ponownie, drodzy widzowie. Odcinek rozpoczyna Zocha 383 w KW1. Po zlokalizowaniu M12 gracz postanawia posłać swój pocisk pod dużym kątem i celnym strzałem zgarnia fraga. Radziecki T-34-85M próbuje kolejnymi strzałami przebić wieżę dowódcy IS-a. Nie udaje mu się tego zrobić, ale za to rykoszet niszczy amerykańskiego Shermana. Oho! Przejeżdżający przez pole na początku bitwy postanawia wystrzelić w stronę zwyczajowych pozycji przeciwnika, co okazuje się bardzo opłacalne, bo kasuje wrogi niszczyciel czołgów. Siódme miejsce zajął Vanguard strzałem z niemieckiego GWS-100. Zdołał trafić odłamkami w E-75, schowany za domem. Francuski Loren 40T czeka w zasadzce z ostatnim pociskiem w magazynku. Nie trafia w jednego AMX-a 1375, ale pudło zmienia się w zniszczenie drugiego, który akurat przejeżdżał obok. Na piątą pozycję wyjeżdża KW-2 z dwoma nacięciami na lufie. Zza lasu celnie ostrzelał go M12, ale odpowiedź ogniem w stronę znacznika okazała się jeszcze skuteczniejsza. W walce został już tylko T-92 z sojusznikiem przeciwko Batrzat Yon-25T. Ostatnie sekundy walki. Przeciwnik próbuje się chować i uchronić przed porażką, ale mierzony strzał z wyprzedzeniem psuje jego plany. Zwycięstwo! Po raz pierwszy w naszym zestawieniu pojawia się ISM, nowość z aktualizacji 9.22. Gracz znalazł prześwit między wieżą a kadłubem wraku, aby zadać niszczycielski cios T-34. Maleńki bizon podziwia zachód słońca i jednocześnie zagląda w celownik artyleryjski. Pociski ma niewielkiego kalibru, ale czasem zdarzają się i takie cuda. Zniszczenie trzech przeciwników naraz i najlepszy bombardier tego miesiąca. Jednak pierwsze miejsce odcinka należy się japońskiemu WZ-121GFT. Pierwszy strzał w T-44 przez okno domu nie wystarczył, więc trzeba było poprawić drugim, który też spowodował uszkodzenia i zniszczył magazyn amunicyjny radzieckiego czołgu średniego. Dziękujemy za oglądanie najlepszych strzałów.
Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał i polubić film. A jeśli udało się Wam kogoś trafić w sposób godny naszego rankingu, to śmiało klikajcie odnośnik w opisie filmu i wysyłajcie nagranie. Do zobaczenia!